Kłaniamy się, dziękujemy, że jest pani z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, ja już wprowadziłem trochę naszych widzów do naszej dyskusji, bo to jest temat, który pewnie nie tylko nam, ale wszystkim w Polsce mocno siedzi w głowie od wczoraj. Też przekazałem, oczywiście mowa jest o 8-letnim chłopcu, 8-letnim Kamilu z Częstochowy, który po tym, jak był maltretowany, bity, właściwie przypalany, polewany wrzątkiem, już nie będę więcej wymieniał, spotkała go skrajna agresja, skrajna przemoc. Wczoraj dowiedzieliśmy się o jego śmierci i przed chwilą czytałem naszym widzom najnowsze informacje o tym, że ten chłopiec wielokrotnie próbował uciec z domu. Równocześnie dzisiaj odtwarzamy te wszystkie kroki, które były podejmowane, niby były przez system, przez sądy, przez innych dorosłych ludzi, którzy wiedzieli, co tam się dzieje, ale nikt specjalnie nie reagował, nie był w stanie uchronić życia tego dziecka. Zanim przejdziemy do konkretów, bo chciałbym, żebyśmy też bardzo na podstawie tej bolesnej historii powiedzieli o tym, co można zmienić, żeby więcej takich sytuacji nie było, to chciałbym, żeby się z nami pani podzieliła własnymi emocjami po tym, co się wydarzyło. No, te emocje są oczywiście ogromne i widać, że ta sprawa bardzo poruszyła wiele osób, które nie mogą uwierzyć, że doszło do kolejnej śmierci. To oczywiście nie jest pierwsza śmierć, tak dramatyczna śmierć małego dziecka, śmierć z rąk bliskich. Ta przemoc, o której pan mówił, była drastyczna, ale była też przede wszystkim długotrwała. I sprawa Kamila tak naprawdę, jak w soczewce, pokazuje nam dzisiaj, jak nie działa ten mityczny system, o którym wszyscy cały czas mówimy. Mówił pan, że część instytucji zadziałała, część nie zadziałała. I tak naprawdę należy zacząć od tego, że my nie powinniśmy dzisiaj sobie takich pytań zadawać, bo dzisiaj już powinna zostać wprowadzona w życie procedura Serious Case Review, czyli procedura takiej analizy przypadków przemocy, krzywdy wobec dzieci, szczególnie w takich przypadkach, w których ta przemoc prowadzi do śmierci. Ta procedura Serious Case Review to jest oczywiście brytyjska nazwa procedury analizy przypadku, o której mówimy już od wielu lat. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 4 lata temu, chyba w 2019 roku, udała się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, 23 tysiące podpisów pod petycją i apel o to, żeby podjąć pracę nad taką ustawą, nad takimi rozwiązaniami. No i wiemy, że te prace trwały w kancelarii prezydenta przez mniej więcej 2 lata. Ja pamiętam obietnicę ministra Dery, który mówił, że te rozwiązania są już na ukończeniu, że ta ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne, będzie mogła szybko zostać wprowadzona w życie i będzie mogła po prostu działać, żeby chronić dzieci. Wiemy, że Biuro Rzecznika Praw Dziecka też brało udział w tych działaniach, natomiast wiemy też, że na jakimś etapie te działania były przez rzecznika prawdopodobnie sabotowane, no bo temat po prostu w którymś momencie się rozmył. Następnie w 2022 roku Rzecznik Praw Dziecka, który nie do końca chyba rozumiał, na czym polega ta procedura Serious Case Review, wystąpił z propozycją poszerzenia własnych kompetencji, które dawałyby częściowo kompetencje quasi prokuratora Rzecznikowi Praw Dziecka, tak żeby mógł przystępować na wcześniejszym etapie do danej sprawy. Natomiast to jest jakieś rozwiązanie, które mogłoby równolegle z wprowadzeniem procedury działać i być może chronić dzieci. I dzisiaj, wczoraj właściwie już wraz z posłanką Magdaleną Biejat wysłałyśmy pismo do Kancelarii Prezydenta o natychmiastowy powrót do prac nad procedurą, nad tymi rozwiązaniami, które właściwie mogłyby nam pokazać na przykładzie sprawy Kamilka, gdzie, w którym element z tej całej układanki, z tych puzli po prostu zawiódł. Bo mamy dzisiaj taką sytuację, że nie ma dobrych rozwiązań. Każdy sobie rzepkę skrobie, tymczasem dobrze wiemy, że no, przemoc niestety karmi się milczeniem, karmi się brakiem reakcji i to jest właśnie ten element. Pani poseł, ale to jest właściwie wstrząsające, to znaczy, czyli jeśli dobrze rozumiem, sprawa wygląda tak. Wczoraj dowiedzieliśmy się o śmierci tego chłopca. Oczywiście to jest powód, dla którego dziś wszyscy o takich przepisach, o tym, czy istnieją, czy nie istnieją, rozmawiamy. I o to dowiadujemy się dzień po tej tragedii, że rzeczywiście od roku, dwóch, nie wiem od ilu jeszcze, jest rozmowa o tym, że jakieś przepisy, które tak, mogą pomóc... Tak, od czterech lat toczyły się te prace. Jakieś prace się toczą.
I dzisiaj przy okazji tej sprawy dramatycznej pytamy o to, jakie są przepisy i odpowiedź jest tylko taka, że co, że są po prostu niewprowadzone, że sobie cały czas politycy siedzą, dyskutują, gadają, a nic nie ma żadnych konkretów? Przerzucają się przede wszystkim... No, próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność, ale ja przypominam, że w lutym 2022 roku, w czasie kiedy Rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak, mówił o tym, że potrzebne są takie rozwiązania, ta informacja znajduje się też na stronie Rzecznika i w tej sprawie też takie pismo zostało przeze mnie i przez posłankę Magdalenę Biejat do Rzecznika wysłane. Rzecznik obiecywał powołanie właśnie takiej specjalnej rady, takiej specjalnej komisji, która składałaby się z ekspertów, która każdorazowo, kiedy mamy do czynienia z przemocą wobec dziecka i kiedy ta przemoc kończy się śmiercią, przystępowalibyśmy do bardzo drobiazgowej, bardzo szczegółowej analizy tego przypadku. To znaczy, sprawdzalibyśmy, które instytucje, które służby, na jakim etapie reagowały bądź nie reagowały, gdzie był ten czynnik, którego dzisiaj zabrakło. Bo ja oczywiście słyszę dzisiaj nawoływanie pana ministra Ziobry, ale my dzisiaj tak naprawdę nie potrzebujemy polityków, którzy chcą bawić się w groźnego szeryfa. My potrzebujemy powrotu do pracy nad procedurą Serious Case Review. No to jeśli wspomniała panu ministrze Ziobrze, to on wczoraj napisał takiego w swoim stylu emocjonalnego tweeta. Zasugerował, że przede wszystkim, że w sprawie kwalifikacji czynu z tych sprawców, aby byli sądzeni jak za zabójstwo, ale przy okazji wyraził takie wielkie ubolewanie, że nie ma w Polsce kary śmierci. Co pani o tym sądzi? No tak, no... Pan minister Ziobro bardzo lubi bawić się w groźnego szeryfa i pokazywać, że ma władzę i że tą władzę może użyć. Dzisiaj rozmowa o karze śmierci nie wróci życia małemu Kamilkowi, wobec którego dorośli byli po prostu obojętni, wobec którego cały system zawiódł, wobec którego słyszymy sprzeczne informacje, jak działały służby. Czyli co, nasze państwo najpierw nie potrafi wprowadzić podstawowych przepisów, które powinny funkcjonować po to, żeby, na ile to oczywiście możliwe, zabezpieczać dzieci, a gdy dochodzi do takiej tragedii, jedynym pomysłem, jak sytuację rozwiązać, jest kara śmierci. Oczywiście, no dlatego, że można się wyjść i pochwalić na konferencji prasowej, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości będzie żądał najwyższej, najsurowszej kary. Tylko tyle, że ta kara nie pomoże dzisiaj tym wszystkim innym dzieciom, o których wiemy, że one dzisiaj też tej przemocy doznają. My dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytania, czy nauczyciele reagowali, czy reagowała szkoła, dlaczego jeden miejski ośrodek pomocy społecznej widział problem przemocy, a drugi jej nie widział. Co wydarzyło się przy procedurze niebieskiej karty? Co nie zadziałało tak naprawdę? I to są odpowiedzi, tych odpowiedzi dzisiaj potrzebujemy, żeby naprawić system. My tak naprawdę musimy natychmiastowo przystąpić do prac, które jeszcze do końca tej kadencji będą gwarantowały systemową ochronę dzieci przed przemocą. Wszystkim państwu, którzy mają i oglądają Netflixa, polecam serdecznie 6-odcinkowy dokument o sprawie Gabriela Fernandeza. To jest dokument o tym, jak w przypadku 8-letniego chłopca w Stanach Zjednoczonych system też nie zadziałał. I chociaż poszczególne elementy działały, to tak naprawdę zabrakło współpracy. I wydaje się, że w sprawie Kamila niestety też zabrakło współpracy. A za moment do tego wrócimy. Chciałem jeszcze zamknąć temat kary śmierci. Pani jest przeciwniczką kary śmierci. Niektórzy dzisiaj podnoszą takie argumenty, że byłby ten wymiar odstraszania wtedy sprawców. Ja osobiście tak głęboko jestem także przeciwnikiem kary śmierci. Ja chciałem poznać pani opinię. Nie, no możemy rozmawiać o nim. Czy rozumie pani dzisiaj te osoby, które jednak będąc wstrząśnięte tą historią, no też zastanawiają się, czy to nie byłaby słuszna kara? No chciałabym powiedzieć tym osobom przede wszystkim, że nie o tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Nieuchronność kary być może faktycznie może być takim elementem, który miałby odstraszać, ale to nie spowoduje, że system wspierania ofiar przemocy, szczególnie dzieci, które są po prostu bezbronne, często nie zgłaszają tej przemocy nigdzie, nagle magicznie zadziała i po prostu uchroni inne dzieci. Co pani sądzi o postawie sądów w takich sprawach? Słyszymy dzisiaj, że było dyskutowane, tak to pewnie można powiedzieć, nie znamy szczegółów oczywiście tej sprawy, ale możliwość skorzystania z pieczy zastępczej w tej sprawie, a jednak nie, a jednak to dziecko, które uciekało wielokrotnie z domu przed przemocą, któremu groziła śmierć po prostu, no musiało
zaczynało tkwić w tym środowisku domowym na siłę. Takie moje skojarzenie, nie znam szczegółów tej sprawy, ale tak jakby takie przyjęcie, że zawsze ta rodzina, ten dom to jest najlepsze miejsce. Czasami jest to miejsce, które może doprowadzić do śmierci. Tak, no gdybyśmy mieli działającą dzisiaj procedurę Serious Case Review, to powstałby taki bardzo szczegółowy raport, który każdy kolejny krok każdej instytucji, każdych służb by analizował i pewnie mielibyśmy dzisiaj odpowiedź, być może za kilka tygodni dopiero, na to kluczowe pytanie, co się stało w tym momencie, w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do sądu rodzinnego o zabezpieczenie, opiecze zastępczą. Taka była inicjatywa podejmowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a sąd ten wniosek po prostu oddalił. No moglibyśmy tutaj też porozmawiać o tym, że dzieci są często odbierane od rodzin, w których dochodzi do przemocy, ale często zdarzają się przypadki, w których te dzieci do tych rodzin wracają. I mamy kilka takich przypadków równie dramatycznych jak sprawa Kamila, małych dzieci, które w momencie, kiedy wróciły do rodzinnego domu, do biologicznych rodziców, do biologicznej matki czy biologicznego ojca, no to nie tylko spotykała je skrajna przemoc, ale ta przemoc kończyła się właśnie śmiercią. Wiemy, że dramatyczna jest także sytuacja pieczy zastępczej, tak? Deinstytucjonalizacja, o której mówimy od wielu lat, wciąż nie działa. My wciąż budujemy, można tak powiedzieć, nowe domy dziecka, których już dawno nie powinno u nas być. Wiemy, że mamy problem z małą ilością rodzin zastępczych. Cały czas idziemy w kierunku instytucji, a powinniśmy iść pani w kierunku rodzin i domów. Szkoła? Czy szkoła może coś widzieć, reagować? Sama pani była nauczycielką. Czy miała pani takie sytuacje, gdy dostrzegała pani, że coś niepokojącego dzieje się z uczniem i w jaki sposób pani reagowała? No z tych szczątkowych informacji wiemy właśnie, że dziecko przebywało w szkole w takiej sytuacji, w której chłopiec miał złamaną rękę. Były widoczne nawet na twarzy ślady przemocy i wiemy też częściowo, że szkoła reagowała i zgłaszała ten problem, ale nic się później z tym nie stało. To znaczy, z jednej strony potrzebujemy tej systemowej analizy przypadków skrajnej przemocy, przemocy długotrwałej, przypadków śmierci dzieci. Z drugiej strony my tak naprawdę wracamy do rozmowy o tym, że prewencyjnie powinniśmy stworzyć system, który w każdej szkole, w każdym klubie sportowym, w każdym miejscu, w którym dzieci przebywają z osobami dorosłymi, obcymi bądź bliskimi, w ramach tego systemu wiedzą, do kogo mogą się zwrócić o pomoc, ale że ci dorośli, którzy powinni zareagować, mają też wiedzę, jak w odpowiedni sposób reagować, bo dorośli też często zgłaszają ten problem, że nie wiedzą. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z którą od kilku lat współpracujemy, mówi też o tym, że nie znamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie reagują, tak? A ta reakcja tak naprawdę jest kluczowa, bo w domu Kamila były też inne osoby dorosłe, poza tymi osobami, które po prostu zadawały mu ból. Trudno jest dzisiaj uwierzyć, że nikt nie widział i nikt nie wiedział. Pani poseł, a tak sobie myślę, bo chciałem na moment wrócić do tej historii, która nas połączyła. Mieliśmy okazję w tamtym roku dużo mówić o przemocy w polskim sporcie, konkretnie w polskim tenisie. Pani zdecydowała się na bardzo odważny krok, udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała pani, że została pani skrzywdzona, gdy była pani młodą dziewczynką, przez byłego już prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Opisywaliśmy też historię przemocy domowej, bardzo poważnej, tego pana, który przez wiele lat, na co ujawniliśmy dowody, stosował przemoc wobec swojej żony, wobec swojej córki, wobec swojej teściowej. I my to wszystko opisaliśmy. Także te aspekty dotyczące przemocy w sporcie. Z pewnością będziemy to robić jeszcze wielokrotnie, ale absolutnie nie mam poczucia, że coś się zmieniło. To znaczy rzeczywiście przez chwilę minister sportu wychodził czasami na konferencję prasową, ale czy znowu powstały jakieś przepisy? Czy ktoś w Polsce obecnie chroni młodych sportowców? Czy po prostu czekamy na kolejną aferę, na kolejny skandal, na kolejną krzywdę? Będziemy się oburzać, a później wrócimy do porządku dziennego? No myślę, że niestety kolejna dyskusja o tym, jak powinien wyglądać
wyglądać ten system, jak powinny wyglądać procedury chroniące dzieci właśnie w szkołach, w klubach sportowych, wróci wtedy, kiedy w mediach pojawi się nowa historia o przemocy, być może o przemocy także w polskim sporcie. Tylko to za każdym razem jest twarz kogoś skrzywdzonego. No tak, to są tak, oczywiście to są konkretne historie, to jest życie konkretnych osób, często bardzo dramatyczne historie, które mogły wydarzyć się wiele lat temu, albo dzieją się także dzisiaj. Ja pamiętam huczne zapowiedzi ministra sportu, który mówił o tym, że już właściwie ma gotowe przepisy, które będą miały dzieci chronić, a dzisiaj nadal mamy taką sytuację, w której można jutro zdecydować się założyć sobie mały klub sportowy, rozpocząć działalność gospodarczą bez żadnego tak naprawdę sprawdzenia, czy jest się osobą, która powinna pracować z dziećmi, po prostu pracować z dziećmi. Takie przypadki nadal się zdarzają. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w momencie, w którym ta sprawa, o której ja opowiadałam, była obecna w mediach, też mówiła o tym, że należy wypracować takie procedury, które będą sprawdzały pracowników, ale dzisiaj każde dziecko w każdej szkole powinno znać procedury, które będą go chroniły, powinno wiedzieć, do kogo się udać, a pracownicy tej placówki, tej instytucji też powinni wiedzieć, jak reagować, więc potrzebujemy i prewencji tak naprawdę, i edukacji, i skutecznych mechanizmów, które będą służyły i będą wsparciem dla osób dotkniętych przemocą. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to właściwie największa organizacja, która pomaga dzieciom w Polsce, wszystkim dzieciom, i być może to mam często takie poczucie, nie podoba się obecnej władzy, bo pomaga także osobom młodym, dzieciom LGBT. I to jest też fundacja, która prowadzi największy w Polsce telefon zaufania, który nie jest finansowany ani złotówką z budżetu państwa. Zastanawiam się, czy gdy mówi pani o tych przepisach także dotyczących przemocy i tej ogromnej pracy, którą wykonują ci ludzie apolityczni w tej fundacji, współpracujący z politykami, no bo to oczywiste, trzeba te przepisy wprowadzać. Zastanawiam się, czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie współpracuje z fundacjami na rzecz dzieci, bo po prostu ta fundacja się nie podoba, bo im się kojarzy, że jest tęczowa, a prezesowi ostatnio mam wrażenie, wszystko się kojarzy. No, jeżeli Rzecznik Praw Dziecka na coroczny raport ze swojej działalności przychodzi w koszulce, która ma manifestować jego ideologiczne zacięcie w walce o zarodki, bo tak to wygląda, jeżeli Kancelaria Prezydenta porzuca pracę nad dobrymi, sprawdzonymi w innych państwach rozwiązaniami, które już przez ostatnie 4 lata wprowadzone w życie mogłyby chronić dzieci, no to należy się zastanowić, czy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica także w sprawie ochrony dzieci przed przemocą nie kieruje się przede wszystkim polityką. Wydaje się, że dzisiaj tak jest, bo pamiętamy głośną batalię o telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która istnieje od lat, pomaga dzieciom, pomaga młodzieży. Przegraną batalię, bo rząd nie finansuje ani złotówką. Tak, ta publiczna zbiórka uratowała ten telefon. Tak, a przypominamy 116, tak, 111, tak. Numer telefonu. To na koniec powiedzmy jeszcze o tym, pani poseł, no bo prezes Kaczyński walczy bardzo mocno o dzieci, mówi o tym nieustannie, walczy przed seksualizacją dzieci, jaka jego zdaniem ma następować obecnie w szkołach za sprawą organizacji. Pewnie ma na myśli takie organizacje, jak Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co pani o tym sądzi? Co sądzi pani o tej walce? Tak, zdefiniować, z czym tak naprawdę walczy prezes Jarosław Kaczyński. Pani to rozumie? To jakiś ostry cień mgły jest, panie redaktorze, chyba, dlatego że w samej ustawie nie ma definicji seksualizacji, w tej ustawie zaprezentowanej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i wydaje się, że kluczowe jest to, że tylnymi drzwiami ktoś próbuje wprowadzić te przepisy, które były zawarte w Lex Czarnek, a które dwukrotnie zawetował prezydent. No, polska szkoła ma dzisiaj wiele problemów, wiele dobrych rozwiązań proponowała Lewica, chociażby darmowy posiłek w szkole, psycholog w każdej szkole. Ja państwa gorąco zachęcam do śledzenia inicjatywy Pauliny Piechny-Więckiewicz, okrągłe stoły dla psychiatrii dziecięcej. Spotykamy się w każdym województwie, spotykamy się z ekspertami i rozmawiamy o realnych, a nie wyimaginowanych problemach, którymi w jakiś sposób chyba prezes Jarosław Kaczyński i Zjednoczona Prawica próbują przykryć debatę o tym, co jest dzisiaj najważniejsze. No, najgorszy bywa ten rechot czasami, gdy prezes Kaczyński popisuje się swoimi żartami na temat osób trans. Wiemy, że
Wczoraj słyszeliśmy o tragedii 8-letniego chłopca, który, no właściwie trzeba powiedzieć, został zamordowany. Natomiast często słyszymy też historie w ostatnich latach samobójstw młodych ludzi, gdy także atmosfera i wypowiedzi osób publicznych mogą przyczyniać się do podejmowania takich kroków. Pani posłanka Katarzyna Kotula z Lewicy była naszą gościnią. Bardzo dziękuję. I apelujemy do państwa, żeby reagować. No, to prawda. No i będziemy się tej sprawie przyglądać i mamy nadzieję jakoś naciskać na to, żeby w Polsce przepisy były w ogóle nie tyle się zmieniały, co w ogóle były wprowadzane, bo tak musimy podsumować naszą rozmowę. Uratować kolejne dzieci. Bardzo pani dziękuję za wizytę u nas.